warunki, które tutaj w Zagłębiu mamy, one sprzyjają temu, że możemy ten obóz świetnie zorganizować i każdy plan, jaki sobie założymy, możemy zrealizować. Mamy do dyspozycji boiska, jest nas tutaj kilku terenowych bramkarzy, jest też specjalny gość z Feyenoord Rotterdam, więc możemy zrobić dużo, naprawdę dużo, żeby tym zawodnikom, którzy na ten kamp bramkarski przyjechali, pomóc. No na pewno byłem bardziej zaangażowany w całą organizację obozu. Razem z Izaakiem Stachowiczem i tutaj szefostwem Akademii mieliśmy dużo organizacyjnych rzeczy do zapięcia, żeby wszystko się udało. Myślę, że jest progres, ponieważ na pierwszym obozie mieliśmy tylko 18 zawodników. Na ten obóz pojawiło się 28, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Poziom tych chłopaków jest bardzo wysoki. Z czego się szczególnie cieszymy, bo możemy później tych chłopaków obserwować sobie w trakcie sezonu. Obóz jest bardzo fajny, ponieważ możemy szkolić się z kadrą bardzo wykwalifikowanych trenerów, którzy przekazują nam różne nowinki techniczne oraz po prostu pokazują nam, jak mamy zachować się w sytuacjach meczowych. I przygotowujemy się tutaj bardzo dobrze do sezonu, pracujemy ciężko i staramy się rozwijać. To jest już druga edycja, tak naprawdę kontynuacja tego, co zaczęliśmy zimą. Zimowy kamp bramkarski okazał się sukcesem, dlatego chcieliśmy to kontynuować. Chcemy pokazać, jak szkolimy w Zagłębiu Lubin, zarazem stwarzając młodym chłopakom, którzy no nie we wszystkich ośrodkach szkoleniowych w Polsce mają możliwości spotkać trenerów, bramkarzy i szkolić się przy udziale fachowców. Znowu udało nam się zaprosić gościa, tym razem z Feyenoordu Rotterdam, Patryka van Seytersa, który wspomaga nas tutaj swoją wiedzą nabytą w Holandii. I think it's a good camp. Also the philosophy, how they work here at Zaglibi with the goalkeepers is very good, I think, in my opinion. Also you see a little difference in the Dutch goalkeeper accreditation and here. Also if you see the philosophy from the goalkeepers in the Dutch league and in the Dutch youth league and here, there's a little difference what I can take with me to the Netherlands and to train with them.